Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co łączy te trzy platformy i ogólnie media społecznościowe i te wszystkie takie popularne portale, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, wyobrazić sobie to, jak by to wyglądało, jeżeli przełożylibyśmy to, co się dzieje w internecie teraz, na świat taki zupełnie naturalny, czyli na taki świat, w którym jeszcze nie ma internetu. Jakby to wszystko wyglądało? I myśląc sobie o tych wszystkich rzeczach, to tak naprawdę no jest kilka, które naprawdę już, jeżeli jakby zdejmiemy zasłonę internetu, to zauważymy, że są to naprawdę posrane rzeczy, których nie robilibyśmy, gdyby nie ta zasłona internetowa. I zacznijmy właśnie od tego pierwszego, jakby wyglądały pornosy, kiedy zdjęlibyśmy po prostu całość internetu. Powiedz mi szczerze, czy chciałbyś patrzeć na to, jak inny facet pieprzy jakąś dziewczynę, która tobie się podoba, a ty patrzysz po prostu za drzewa, wiadomo co robiąc? Nie, więc pierwsza rzecz, to chcemy kompletnie wysunąć, usunąć z naszego życia, bo jest to po prostu posrane i właśnie sam fakt tego, bardzo dobrze jest zdać sobie sprawę, bo przez internet pewna kurtyna iluzji powstała na nas i pewne rzeczy wydają nam się normalne, pomimo że są absolutnie nienormalne, jeżeli działyby się w takim realnym życiu, jeden do jeden po prostu, wiesz, w naturalnym życiu, twarzą w twarz z innymi ludźmi. I kolejną rzeczą, i dlaczego w ogóle, dlaczego te platformy są wszystkie połączone? Bo to jest jakby takie pytanie główne odcinka i chodzi o to, że tak naprawdę polega to wszystko na tym, że patrzymy, jak inni ludzie żyją. Nie żyjemy my jako gwiazda swojego życia, tylko po prostu oglądamy, jak ktoś robi coś, co my chcielibyśmy robić. Czy filmy na YouTubie, czy pornosy. To są wszystko tak naprawdę gdzieś tam w środku nas jest taka fantazja, że my wolelibyśmy to robić. Nie oszukujmy się. Może nie wszystkie rzeczy, aczkolwiek dużą większość rzeczy mamy w sobie coś takiego, że fajnie było to robić. Dlatego to oglądamy. Gdybyśmy nie mieli czegoś takiego, nie oglądalibyśmy pewnych rzeczy. Sami marzymy o jakichś przygodach, sami marzymy o wiadomo czym, aczkolwiek zadowalamy się po prostu życiem innych osób i moim zdaniem jest to po prostu dziwne i jeżeli właśnie zdjęlibyśmy kurtynę fałszu z tego, to kurtynę internetu, czy jakby to się działo w prawdziwym życiu, to czy naprawdę chciałbyś zamiast żyć swoim życiem, wiesz, nie ma internetu, dosłownie, jakieś czasy takie powiedzmy, kiedy ludzie żyją naturalnie po prostu, nie ma technologii, to czy chciałbyś patrzeć na to, jak ktoś żyje, czy chciałbyś patrzeć na to, jak ktoś przeżywa naprawdę wspaniałe męskie uniesienia, czy raczej sam chciałbyś to zrobić? Czy nie dziwne byłoby to, gdybyś cały dzień po prostu siedział na drzewie i patrzył, jak ludzie robią rzeczy? Moim zdaniem dziwne. I chcielibyśmy tak naprawdę robić to sami, po prostu robić różne rzeczy, zajmować się jakimiś zajęciami, a nie patrzeć, jak ludzie to robią. I moim zdaniem właśnie pewne rzeczy, przez to, że ten internet nam to wszystko tak znormalizował, że nie zastanawiamy się nad tym wszystkim w ten sposób, to jak wielka ilość facetów nadal ogląda pornosy i wali konia. Bardzo duży procent, śmiałbym powiedzieć, że ponad 90%, jest to moja, po prostu mój taki luźny strzał, gdzie mniej więcej w ten sposób bym to szacował i nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawda, albo gdyby numer był jeszcze większy. Aczkolwiek jakby już zauważamy, że jest w tym coś nienormalnego, że jest w tym coś naprawdę dziwnego i nie sądzę, żeby takie rzeczy, czyli nie życie swoim męskim życiem, tylko patrzenie na życie kogoś, to jest tak naprawdę coś, co obniża ci twoją wartość, obniża twoje poczucie męskości, obniża twój testosteron. Dlaczego? Bo to ty chcesz tak naprawdę tym żyć i patrzysz, jak ktoś żyje twoimi marzeniami, to jest smutne, to jest po prostu smutne. Nie dziwmy się, że wielu facetów ma depresję, że po prostu sami ze sobą czują się źle, jeżeli większość czasu spędzają na mniej więcej czymś takim. Na patrzeniu, jak ktoś żyje twoimi marzeniami, jak załóżmy nawet na przykładzie pornozów. I przepraszam cię, jeśli urażają cię takie słowa, aczkolwiek tak to wygląda po prostu w tym świecie, tak to się nazywa, tak będę na to mówił. Po prostu wyobraź sobie, że facet przez sporo godzin w ciągu dnia patrzy, jak inni faceci pierdolą kobiety, które mu się podobają, które on sam chciałby pieprzyć. Czy to nie jest niesamowicie depresyjne? Czy to nie jest obniżające poczucie własnej wartości bardzo, okropnie? Jak taka osoba ma się czuć, po, wiesz, no, kiedy zejdzie z niego już to, powiedzmy, przyciąganie do tego,
kiedy już jest po fakcie, to jak się czuje taka osoba? Beznadziejnie, fatalnie. Więc jakby zdajemy sobie z tego sprawę. Zdajemy sobie z tego sprawę i moim zdaniem najważniejsze jest, żeby sobie uświadomić sobie, czym to jest. Bo wtedy naprawdę znika potrzeba tego. Znika chęć, żeby coś takiego oglądać, jeżeli zdasz sobie sprawę, czym to naprawdę w istocie jest. I kolejną rzeczą, powiedzmy, zostając w tym temacie tego odcinka, to jest to, że no tak samo filmy, seriale, chodzi o to, że nie chcemy żyć czyimś życiem, nie chcemy napędzać czyjegoś sukcesu, nie chcemy patrzeć, jak ktoś przeżywa coś. I w normalnym życiu, tak moim zdaniem, wyglądałoby to w ten sposób, że wiadomo, czasami posłuchalibyśmy jakiejś historii kogoś, porozmawialibyśmy z przyjacielem i chodzi o to, żeby wybierać jednak te rzeczy, które ogólnie, żeby pewne rzeczy odrzucić, nie oszukujmy się, pewne rzeczy po prostu nie są akceptowalne w męskim życiu. To jest coś, co po prostu nie pasuje i koniec, kropka. Aczkolwiek niektóre rzeczy należy traktować z umiarem. W takim sensie, że załóżmy, przekładając to w ten sposób, YouTube, czyli taka no, rozmowa z ludźmi, czasami trochę wyolbrzymiona, napakowana dopaminą, aczkolwiek generalnie rozmowa, no gdzieś tam rozmowa, czy jakaś relacja z życia, historie generalnie. Historie i rozmowy, powiedzmy, że w ten sposób to nazwijmy. Więc rozmawialibyśmy z ludźmi w takim naturalnym świecie, rozmawialibyśmy ze przyjacielem, czasami usłyszelibyśmy jakąś historię, która mocno nas zmotywuje. Czy wiesz, przyjechałby jakiś wędrowiec i opowiadałby jakieś historie, coś w stylu film, aczkolwiek to byłoby raczej rzadkość. To nie byłoby tak, że przez 8 godzin byśmy to robili i po prostu zapomnielibyśmy o swoim życiu. To raczej byłaby jakiś dodatek. Coś, co my słuchamy, wymieniamy się jakimiś informacjami, aczkolwiek wracamy szybko do swojego życia, bo mamy mnóstwo rzeczy do roboty. Nie byłoby takiej sytuacji, że po prostu cały dzień patrzymy i słuchamy czyjejś opowieści i sami po prostu siedzimy jak po prostu kołek i tylko słuchamy tego. Nie jest coś, co wydaje mi się w takim przełożeniu właśnie do takiego naturalnego świata byłoby czymś męskim. Czymś, co faktycznie by nas spełniało i no, rozumiesz. Dlatego takie rzeczy moim zdaniem należy z umiarem. W takim sensie, nie mówię, że to jest coś takiego jest złe kompletnie. W sensie jedna z tych trzech platform jest zła. Aczkolwiek pewne rzeczy właśnie typu YouTube, niektóre filmy, niektóre osoby po prostu warto jest oglądać. W takim sensie, że możesz wyciągnąć coś bardzo dużo do swojego życia, jeżeli porozmawiasz z pewną osobą, czyli jakby tą alegorią tego naturalnego świata na YouTubie. Czyli, że wiesz, my porozmawiamy teraz i teraz wrócić do swojego życia napełniony pewnymi informacjami. To jest coś pozytywnego, aczkolwiek oglądanie pierdół przez cały dzień, oglądanie jakichś rzeczy, które wiesz, ktoś żyje sobie życiem i ty patrzysz, jak ktoś żyje swoim życiem, przełóż to ogólnie, to jest dobre ćwiczenie, żeby przełożyć to, co robisz, na takie naturalne życie, żeby zejść z tej iluzji internetu i zobaczyć, czym to naprawdę jest, bo taki wysyp nieszczęścia męskiego, wysyp, wiesz, problemów psychicznych męskich, wysyp różnych innych problemów, które mężczyźni mają w tym momencie, moim zdaniem jednym z głównych czynników jest właśnie to, że przestaliśmy żyć swoim życiem, a zaczęliśmy patrzeć, jak ktoś żyje tym życiem, którym my chcielibyśmy żyć. I to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.